Tak więc, synku, twój pierwszy dzień w szkole. Pamiętaj, jak coś, to przychodzisz do pokoju dyrektora, czyli do mnie, mi zgłaszasz, a ja najwyżej wywalę jednego czy dwóch nauczycieli. Ale będzie fajnie. Tak, no ja nie pozwolę, żeby mój syn dalej miał jedynkę w szkole. No i nie, muszę go zapisać na dobre studia. O, jeszcze nikogo nie ma. No, klasa całkiem ładna. Słuchajcie, widzowie, dzisiaj jest mój pierwszy dzień szkoły. Na szczęście mój tata jest dyrektorem. Podobno nauczycielką jest tutaj pani Frost, która jest bardzo straszna, więc inni mają po prostu przerypane. Teraz czekamy na początek lekcji. No chodź tu w tym momencie, co ty wyrabiasz? Tu! Bez zeszyt twój! Bardzo dobrze! Dobrze, psą pracę domową, ale wiecie jak to jest. Psu, trzymaj! Drodzy uczniowie, czas na naszą pierwszą lekcję matematyki. Pokażcie mi, ile to jest 2 na palca. Jakie długi! A teraz rozwiążcie to równanie. Pierwsze. Temat. Temat. Ukropek. Proszę, podejdźcie sobie tutaj pod długopis. Znaczy ołówek, bo tu nie jesteś na tym etapie. Proszę. Gdzie ze stołem? Tutaj podejdź blisko. Chodź. Bliżej. Daj ucho. Schyl się! Bardzo... Gdzie długopis jest dla nauczyciela? Ołówek! Bardzo ładnie! Drugi! Proszę uprzejmie! Do ławki, gnoju! Jezus Maria! Oni tacy nieporadni! Pozbierać się do kupy! Do kupy wszystko! A ja taka zrelaksowana dziś wyszłam sobie z domu. Temat... ma... te... ma... Pierwszy... Przepraszam, coś cię swędzi może z tyłu, tak? Podrap go, no podrap go! Tak? A już! Tak? Bardzo ładnie! Trzymaj! Do góry jasnej! Dol! Pokaż pracę domową! I chodź do tablicy, ty nie mam pies! Chodź tu! To pierwsza lekcja. Pies mi zjadł, panie zobaczy, on tu ugryzł, o widać zęby! Ja cię zaraz ugryzę, jak się nie uspokoisz! A umiem koić dobrze! Tata mi mówił. No i przez ciebie doniczkę rozwaliłam, no! Zadzwoń do ojca, że ma odkupić kwiaty na następnym razem, za karę! Trzymaj! Będziesz pisał na tym, a tu drugą ręką będziesz palcem trzymał, o! Daj drugą rękę i tu palca trzymasz. Jak upuścisz ten palec, to wezmę młotek, nic z nim nie zrobię. Ale bój się! Masz! A nie mogę tworzyć teraz, chcę się tu. 3 + 2 równa się! Skoro już się wszyscy uspokoili, jesteśmy rodzinna atmosfera, wszyscy są tutaj tacy, wiecie, zgrani, chodź, Licus. Ja? Tak, ty! Matko jedyna, ja tak nigdy. Ale ja nie miałem tabliczki dodawania. Chodź tu, masz pod kolor koszulki. Ile to jest? 3 + 2 równa się. A no, to się równa, druga klaso. Przepraszam, halo, coś tu się pokiczkało, może jakieś nielegalne tutaj rzeczy się bierze. Tak wyglądasz. Ile? Rozpisz to. Tryc. Aha, dobrze. Dobrze. 3/2 + 2/3 dalej. To jest 5/6. Proszę zapisać od razu. Matko jedyna, jaki tłuk to jest. Jaki debil. Coś ty na resort to jest. Siadaj do ławki w tym. Dzień dobry. Ach, Boże, Tricus. Nigdy lepiej nie opowiadałeś na tych lekcjach. Tak, taki dobry. Całe mnożenie, dzielenie, dodawanie, ułamkowanie, trynologia, wszystkie te rzeczy, no to jest Midas. To jest mój syn. Nie chodzi o to. Tak. Mój syn. Najlepszy w klasie, najlepszy. Patrz, a patrz, panie dyrektorze, co on z łapą zrobił. Panie spokój, to jakiś tłumok jest. Dobra, synku, co tam robiłeś? No, chwila, zapomniałem, daj zeszyt 5 od razu, no leć po zeszyt. Leć, synku. Leć, panie dyrektorze, to są okaz po prostu życia. To jest nasz mózg, Albert Einstein. To po ojcu. Tak, dlatego ein, po niemiecku jest. Więc tak, 5. Plusem. Czyli 3 + 2, proszę? Z plusem. Tak, jakże, inaczej nawet nie myślę. Może gdzieś tam, nie, 6 to znaczy. Tato, a prawda, że pani Frost jest gruba? O ty. Słucham, bawi cię to? No. A jak, prawda? Tak, 5, chyba. Tak, miłego dnia, panie dyrektorze, nie śmiela mnie taki. Chodź tu! Pa! Daj pomiędzy na miejsce! Czy ja mogę puścić ten palec, bo już mnie boli? Palec pod budkę poza minutkę!
piątkę! Kto pierwszy, ten lepszy dostanie piątkę! Tyle! Do biurek, a ty chodź! Ale ja puszczam tego palca, już nie będę trzymał! Postaw zeszyt! Nie mogę ci wystawić gorszej oceny, bo twój ojciec się dowie, jak spojrzy w zeszyt, więc... Dokładnie! Rozwiązanie tego równania jest inne! To jest rozwiązanie tego równania! Czy ty takim duchiem zawsze byłeś? Masz szczęście, że ojciec jest dyrektorem! Siada! Ale dziś zrelaksowana jestem, niesamowite to jest! Pani Froza, mój tata jest hydraulikiem! No co? Zostawi... Może ci rurę przepcha, w tym mózgu coś się odblokuje w końcu! Ciekawe, jest ten obiadek, no! No, ja to bym coś zjadł dobrego, stary! Pani Żyleta już... No nie uciekaj! O! O, dzień dobry! Czy ktoś może głodny jest? Przygotowałem dla tego biedaka takiego. O. Ja jestem głodny, ale nie wiem, czy ja chcę to jeść. Czekaj, kochanienki, ja ci to pokroję. Poczekaj chwilę, pa. Takie piękne plastry. A czy ktoś widział tego kota, co tu tak biegał? Nie? No, ja widziałem. Skoczył tam do budki. Jak? Tak. O, jeszcze się rusza, orzesz. O, mamy. Czy ja muszę dzisiaj jeść? Wiem, że to jest dla uczniów wszystko. Masz. Pierwsza część, no nie wyślizguje się i masz to dla ciebie też. Tylko bez noża. Kurde, ale syfią te zwierzęta. Ja nie chcę jeść. Przepraszam, czy komuś się coś nie podoba może? Siadaj. No, bo mi pryszcze wyskoczą. Jedź. Czyli ja chyba nie jem, wiesz? Ernest, ale czy ty nie... Przecież twój tata jest mega bogaty, jest dyrektorem, ty chyba masz... Dzień dobry uczniowie, proszę wstać, jaki dyrektor idzie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Co tam jest? Jest jakieś jedzonko jeszcze? Panie dyrektorze, dla pana zawsze najlepsze. Dobrze, pani mi przygotuje, przyniesie do pokoju, tak? Dokładnie, dobrze. Pan synku, poczekaj, ja się a ty czemu nie jesz? Gdzie uciekasz? Czemu nie jesz, synku? Chodź tu! Bo ja nie będę tego jadł. A, chcesz coś innego, tak? No... Poczekaj, zaraz wracam, zamówię ci coś. Przecież to śmierdzi kotem! Proszę, kolego! Tobie coś nie pasuje, nie, może? Ja jem, jest bardzo dobre, pani... jak pani... Pani Żyleto! Pani Żyletko! Zjeść! Pani Żyleta ostra jak maczeta. Ta, poznaliście się już. Dobra, synku, proszę bardzo, to dla ciebie specjalnie. Dziękuję! O, mój ulubiony maestro! Tylko bo... wiesz, wszystko zjedz, nie? Jak w domku. No jasne. Dobra, a my się widzimy za chwilę, nie? Dokładnie, aż to miło popatrzeć, jak to takie je. Na co się gapisz? Jedz to! Świeże, z dzisiaj. Do buźki. Ale dobre. Ja już tam idę. Jedz to. W tym momencie. No. I co, dobry? No pyszny, najlepszy burger. A może wymienisz się, bo to też jest bardzo dobre. Dam ci całe to... Siema, co tam? O, cześć. Ty kto? Zibik przez C! Co ty, nie znasz mnie? Chłopie, coś ci nie pasuje chyba, widzę, nie? Nie, on no wszystko spoko. Mister G, patrz, co zwinąłem Dyrkowi. O kurwa, nowa czapa! Stary! Sztosik, co? Przepraszam, czy ja słyszałam jakieś przekleństwo? Hej! Twoim tatą jest dyrektor? No. Dawaj to, nie będziesz się nic jadł. Co? Czy ty chcesz... Dobrze ci tak! Wyjazd. Czy ty chcesz trafić na dywanik? Dobra. Jaki dywanik? On nigdzie nie trafi, kurde. Za kogo ty się masz, paniak? O, to jest mojego taty czapka. Robi się grubo. Masz mu nie zabierać. Panowie, w tym momencie do mnie. Jeden, drugi i trzeci. Chodźcie tu. Ty też, chodź tu. No, dobrze, chodź. Żeby było jakiś porządek tam wszędzie. Ty! Dla ciebie przygotowałem specjalne danie. Żreż dzisiaj to. Świeżo upieczone, świeżo zrobione ryby łowiłam rano. Ty! Jesteś synem dyrektora, nic nie można ci zrobić. A ty jedz ten pasztet i to, co ci dam, bo patrzeć na to nie mogę. Dzieci głodują! Jedz! Ja już się bardzo najadłem. Poczekaj chwilę, może moja druga ręka cię przekona. Ale... W tym momencie! Jakaś sierść! Włosy sierść! Nie mogę jeść sierści, mam uczulenie! Witaminy, nie sierść! Jedz, idę do ciebie, do cholera! Dobra, ja jem, pani Żyleto! Jem! Ale dobry tłuszczyk. Jeszcze zostało 10 minut przerwy, idę do sali kinowej pooglądać filmiki Tisku. Ja też idę. Tylko dla synów dyrektora! A jest jeden. A więc to tak, on jest synem dyrektora. Stary, jeśli sobie, że co, będzie teraz dyktował tu warunki, on nie wie, że prawdziwą władzę w tej szkole mam. Ty. No ja. Nie mogę! Jak ja patrzę, jak ty nie jesz w tym momencie! Gryz! Halinka, no? Dzisiaj wieczorkiem podjadę z tematem, nie? Dzień dobry po przerwie, witam was serdecznie, lekcja polskiego!
Nie musicie mieć zeszytu! Czołem, pani Frost! O, dzień dobry, witam serdecznie! Bardzo dobrze, proszę usiąść, zrobić porządek! Robię porządek! Wyjadź stąd! Ała! Siadaj tam, to moje miejsce, nie znasz się? Czemu ty mu nic nie mówisz, myślę? Masz przerąbaną dyrektora. Ja boję się go trochę, bo... Nieraz miałem przewalone. Jego tata jest dyrektorem. Wiecie co? Niektórzy uczniowie uczą się bardzo dobrze! On się uczy bardzo dobrze! A niektórzy uczniowie nic ze sobą nie potrafią w życiu robić! Będziesz kopał rowy! Nie obrażając tym, co rowy kopią! Bo kto kopie rowy? Ten jest biedny! A teraz na Grecję Polskiej! Dlatego, Wlado, słuchaj się mnie, trzymaj się blisko, a ja cię, wiesz, w górę, kurde, wyniosę. Teraz tak, Trycius, podaj mi ten marker! O! No podaj! Szybciej! Ała! O matko, ty ma... Jaka piona? Wypa! Chyba patrzyłam w inną stronę, kiedy... O, co się stało, że ty na ziemi, dziecko, leżysz? Niech pani zadzwoni po dyrektora! Proszę? Nie! Niech pani zadzwoni po dyrektora, on mi dał kopa! Nie! Pani nie dzwoni, pani nie dzwoni! Co? Halo? Czemu nikt tu nie dzwoni po dyrektora, no? Halo? Język polski, tak, tak, no, jest debilem! No, jest... A! Prowadzimy dalej lekcję, język polski! Ktoś musi mi tu odmienić! Mianownik, rzeczownik, czasownik! Mordo! Powtarzam ci, pamiętaj jak jest. Ja tutaj pociągam za sznurki, rozumiesz? Nie będzie żadnego dzwonienia po dyrektora. Pani Frost akurat ma ze mną układy, rozumiesz? No właśnie, po pierwsze, właśnie. Mój tata ma tu władzę, po drugie ma tu pieniądze. To on rozdaje tutaj wszystkim, on wszystkim płaci. Może wywalić panią Frost. Dobra, ale czego dyrektor nie widzi? Tego nie słyszy. No właśnie. Przepraszam dzieci, jest jedna sprawa, o której nie wiecie. Pan dyrektor lubi pewne rzeczy. I pan dyrektor... Kiedy chce, to może dostać te rzeczy! W takim razie proszę do odmiany! Dobra, Mr. G, przesuwaj się, bo ja nie będę siedział koło kapusia! Nie kapusia! 60! Kapusz, kapusz, ty powiesz 60! Ja, ty, on, adres, ono! Chodź, wyrobisz to! Wymyśl sobie słowo, ja. Co to za spodnie są? Co ty biłeś się znowu przed szkołą? Kurczę, ale weź spodnie z niej, żeby dyrektor... Dobra! Masz! Mam radę na ten raz, co jest? Tutaj! Ja, ty, on, adres, ono! Ja jem. Dobrze? Ty, ar. Jesz. Ty jesz. Ty jesz. Ty jesz, no nie widzisz? Nie widzisz? Ty jesz. Ty jesz. No czekaj, bo ktoś tu za mądry był przed chwilą. Co powiedziałeś? A jem. No ja? Chodź tu! Co jesz? Co jesz w tym momencie na mojej lekcji? Co jesz? Pokaż! Co jesz? Nie, chodziło, że... A... Co jesz? A jem to po angielsku to znaczy ja jem. O, to jest lekcja angielskiego! Przepraszam, pani Frost. Pani Frost, ja mi się wydaje, że on się po prostu próbuje przechwalić, nie? Tak! Jeden próbował, nie? Jeden próbował i długo nie wytrzymał! Chodź, zamiana! Ty już wracaj, dobrze? Ja? Szóstka! Grzesiu, do No dobra, no trudno. Szybciej! Szybciej, Boże! Jaka ślama Zara! Patrzeć się nie da! No, usiądź na tym krześle na chwilę! No, pani... Usiądź! Nie mogę! To miejsce jest dla nauczyciela! Czekaj, stój, siedź! Nie, proszę, nie! Zipek przystępowy wejpuje! To z dworu! Remont robią szkoły! A wysłałam to nagranie do dyrektora, co ty robisz? Siadaj, jedynka! Ale to jest oszustwo! Ty zwróć! No i ostatni do kolekcji! Chodź, Tritz! Chodź! Nie, ja nie będę! Chodź, zapytam się, o co się dostaniesz piątkę! Chodź tu! Piątkę? Dobra. A co twój ojciec robi wieczorem? A już ten, już mi mówiła czy pani... Czy ma czas dla mnie? Pani Viola... Czy ma czas dla mnie? Nie, pani Viola od Bioli. Pani Viola od Bioli. Co robi twój tata wieczorem? Powiem, nazwę to geometrią, bo w grę wchodzą trójkąty. Szóstka, siadam. Ale bez pani. No siadaj na dupie! Pewnie z kolegami. Co tu miało być, przepraszam bardzo, przed chwilą? Czemu on właśnie stanął tam, nic nie odpowiedział i dostał szóstkę? Jestem synem dyrektora. I tobie tak to uchodzi wszystko, na sucho? Ej, bez kitu! Stary! Tak nie może być, ja nie pozwolę na to w mojej szkole! Masz rację. W mojej szkole! Oczywiście, proszę. Moja... Zaschło ci w jabie! Mojego taty szkole! Przepraszam, zaschło! Poczekaj chwilę, może ja ci wody dam, dziecko! Przyda mu się, przyda. Napisz się też, Albercie. Ochłoń trochę, no napisz się i jeszcze raz powtórz. Odmiana w czyjej szkole? Mojego taty proszę szkole. Proszę, pij więcej tej wody! Jakiej szkole? Nie będę się powtarzał. Dobrze, jest to moja szkoła. Żebyście zapamiętali sobie raz na zawsze. Zanotować? Tak, masz na czym?
Nie. Zgłaszam nieprzygotowanie. On marzy ławkę, proszę pani. 15 minut nieprzygotowanie po rozpoczęciu, kiedy ja już lekcję przeczytam całą listę uczniów. Zdarza się, masz nieprzygotowanie. Proszę pani, on marzy ławkę. Nie, szkoła mojego taty jest wszędzie, o to w tym chodzi. Tak? A kogo się słucha, twój ojciec? Tych dwóch argumentów. Pani Violi odbioli bardziej. Nie, 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 te dwa argumenty przemawiają zdecydowanie mocniej niż tamto. Jakie argumenty? Na biologię przyjdzie jeszcze czas, na następnych zajęciach będzie. Lekcja historii, wracając do tematu, to niesamowite, że w tym państwie dzieją się tak niesamowite rzeczy. 1410. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. 1410 rok, co to było? Brawo. Tak, brawo. Boże, twój syn jest niesamowity, chodź do Tricu. Jedna sprawa, ja przyszedłem, bo słyszałem tutaj jakieś dziwne krzyki. Mam nadzieję, że nic się nie dzieje i mojemu... Czekaj, piątka. Dobra. Czekaj, ja tutaj za odpowiedź. Nie, dobrze. Piąteczkę dostaję. Panie, chciałbym mieć tylko pewność jedną, dobrze? Tak. Mam nadzieję, że ani jeden włos mu z głowy nie spadnie. Pan spojrzy, jak jeżeli cudownie zobaczę, że choćby jednego brakuje, to wie pani, co się z panią stanie. Oczywiście, że tak, ostatnio to... A to nie to! Nie to. O nie, nigdy się to, tak nie stało. To, co obiecywałem tego dnia. To jest cudowne dziecko. Możesz już usiąść sobie, dobrze, przejść do miejsca. Młody mężczyzna. Panie dyrektorze, proszę uprzejmie. Młody mężczyzna. A my widzimy się... Nie dziecko. Jutro, bo dzisiaj mam akurat spotkanie z... Tak, to mogę... z ważnymi osobami. Tak, oczywiście. Siadaj. Na noc, siadaj. No, i historia polska jest niezwykle interesująca, dlatego że od kiedy powstała, to kiedy jest teraz, to naprawdę jest niesamowite, że to twoje. Młody. Muszę ci coś powiedzieć. Twój ojciec w miarę przystojny jest, nie? No, ciacho z niego. Dziwne, że ty nie. Codziennie mi nawet jedną laskę odstępuje wieczorem. Tak się postawiło. I tak wtedy tutaj delikatnie się podeszło. I wtedy... Wstawaj, gnoju! Wstawaj! O Jezu! Wypinaj się! Wstawaj! Wstawaj! Nie masz tutaj dyrektora! Obudź się! Ja nie spałem! Ja tylko musiałem przemyśleć, co z tym grubanem! No to przemyśl jeszcze raz! Skończyliśmy na 44, a ty w 1410 się zatrzymałeś! Jezu! Jakie to długi są! Ty nie wiesz, że u pani Frostrzy nie chodzi spać? Ale ja nie spałem, ja naprawdę... Stary, wszystko jest najważniejsza rzecz. Ona nienawidzi, kiedy ktoś idzie spać. Ale ja naprawdę nie spałem! Mi się po prostu... Ty, patrz! Nowy zasypiony. Nie śpi, no mu się nie śpi. Co? Się pani, on zasypia. Naprawdę? Tak, on zasypia. Nie mogę! Ja mu zaraz w tym... Trzymaj dzieciaczku, usiądź sobie tam. Co? Bardzo dobrze. I kontynuując, kreda została wynaleziona w 2021 roku. Niesamowite jest to, została wynaleziona na ulicy, bo ktoś nią rysował. O, w końcu dzwonek. Zasnąłem trochę? Nie spałeś wcale, stary. Tak, dobrze? Tak, bardzo dobrze. Oddaj poduszkę. Masz dalej plusa? Mogę plusa? Bardzo ładne zachowanie. Po raz pierwszy chcę ci wystawić w wspólnym zeszycie klasy, z tego co widzę. Plus Grzesiu i piątka dla tego. Ktoś może zabrać do domu, oddajcie jutro. Dobra, to ja idę się kimnąć, panowie. Wszyscy wyszli. Stary, słuchaj, musimy pogadać jedną rzecz. Musimy obmyślić plan, żeby skończyć tyranię tego gościa nowego. Jaką tyranię? No, tyranię! Stary, od zawsze ty jesteś tyranem w tej szkoły. Ja jestem tyranem! Tak, wszystkich prześladujesz. Przecież ja wszystkim pomagam tylko. Wszyscy są dla mnie mili. Co pomagasz? I no. Dobra, nieważne, w każdym razie nie może tak być, że jakaś głupia 60, która ma dyrka w sensie kto? Pani Frost? Nie mogę. Chyba sam muszę wymyślić ten plan. Nie, no mów. Stary, zróbmy coś, żeby wywalili Ernesta ze szkoły. Trochę mnie też szczerze wkurza, wiesz? Bo naprawdę już to jest przeginka. A ta gruba baba cały czas go faworyzuje. Cały czas, nie? Pani Frost. No, tak. To moja mama. Halo, Wladimir. O, dzień dobry. Dzień dobry publiczności. Witamy w tegorocznym konkursie talentów. Bardzo bym prosił o klaski. Głośniej! Głoś! Dziękuję pani Frost. Tak więc w dzisiejszym konkursie talentów mamy kilku śmiałków, z czego jednym... Ty tam, jeden. Z czego jeden z nich to mój syn. Będzie on drugi występował, więc proszę o gromkie brawa już teraz. Brawo! Brawo! Ale na samym początku jakiś Mr. G, nie wiem co za frajer. No, idziemy.
Dzień dobry, ja nazywam się Mr. G. Przygotowałem swoją piosenkę własnego autorstwa. I wanna take your hair. Proszę, dziecko, spokojnie, nie stresuj się, masz mikrofon. Dajesz. Dziękuję. Dajesz, wyprostuj się. Co to za robór? Brawo! Jesteś najlepszy! Krzesie, ja nie wiedziałam, niestety, że to taki talent masz! 7 na 10! Zapraszamy do! Teraz mój sen, moi mili klaszczowie! Głośniej! Klaszcie! Everybody! Ja, witam wszystkich! Pora rozbujać tą budę! To mój występ! Uwaga! Co to miało być? Co zrobił właśnie? No już! Koniec. Proszę o ten. No. 10 na 10! Yeah! 10 na 10? Tak nie można! Co to ma znaczyć? Mój syn tak upokorzony w mojej własnej szkole! Szybko przez cel! Masz przywalone. Tyle powiem. Jak to później? Chyba przeskrobałem. Niesamowite występy! W tym roku poprzeczka została podniesiona ponad skalę! Dziękuję bardzo wszystkim występującym! To było cudowne! Proszę o klaski! Klaskać no! Do zobaczenia w kolejnym roku! Proszę! Dzień dobry, panie dyrektorze. Chciał mnie pan widzieć chyba. O, witaj, Zdrowia? Zdziwku przez C. Tak, chciałem z tobą porozmawiać. Dobrze, Zdziwku przez C. Sprawa jest bardzo prosta. Przewaliłeś sobie na tym konkursie talentów. Nie wiem, jak ty się wyskrobisz. Tak... Czyją ty masz czapkę? No pana. Tak myślałem, dawaj. Proszę. Proszę mi nie ukraść czapek. I tak się nosi czapki, a nie na odwrót. Powiedz mi, co masz na swoje usprawiedliwienie? No bo chciałem mu pokazać, kto tutaj rządzi. Jak pokazać? Jak pokazać? Przecież to jest mój syn. Co, ja mam teraz tobie pokazywać też, co ja potrafię? Nie, nie, tylko nie to. Ta szkoła jest dla mnie wszystkim. Może się jakoś dogadamy, nie? Dogadamy się? Co masz na myśli? Mam solidne argumenty. 5 tylko masz? No, to jutro przyniosę kolejne, nie? No dobra, w sumie jak teraz sobie o tym pomyślę, jakbyś co tydzień mi przynosił takie 5 stów, to myślę, że mój syn w końcu by się nauczył, jak należy postępować w życiu, prawda? No dobra, niech ci będzie. Możesz zostać i powiedzmy, że mój syn już nie ma taryfy ulgowej. Dziękuję, panie dyrektorze. Proszę. No i dobrze, dotarliśmy do tego momentu, gdzie mamy lekcję biologii. Gadaliśmy ostatnim razem, że będziemy się uczyć o wszystkich walorach i o fotosyntezie! Więc fotosynteza. Dobra, zapisujmy. I wtedy też, teraz może tak... Co, wy piszecie lamusy? Ja nie muszę. A wiecie dlaczego? Bo jestem synem dyrektora! Dostałam wiadomość, kiedy byłam przed chwilą w biurze dyrektora! Że szóstkę dostaję. No dobra. Dotyczącą... No ty czemu nie wstajesz? Proszę. Że syn dyrektora jest traktowany jak inni uczniowie tygrynu! Wypina się w tym momencie! Nie. Jesteś normalny uczniem! No to, młodzieniaszku, zaczynamy zabawę. Ha. Będzie traktowany jak każdy uczeń. A jak? No. Dawaj. Idziemy. Może jakoś się dogadamy? O nie, mam 5 stówek! Mam 5 stówek! Dawaj go! Tato! Nic nie widziałaś. No, spolaśmy.